Zobaczą, piękny ten pałac kultury Stalina i Lenina i dlatego piękny, no bo wiecie Państwo, komu to zależy na tym, żeby on był, wyglądał jako piękny? Symbol ateizmu, prawda? Komu na tym zależy, jak Państwo myślą? Grzegorz Braun powiedział, że bezprawnie na prywatnym miejscu autorytarny budynek postawiony. W Ameryce takich rzeczy nie ma, Państwo zobaczą. W Anglo-Ameryce, Białystok, nie ma czegoś takiego. A to, tu, to ani to kościół, ani to cerkiew. No, w Ameryce to chociaż ludzie się modlą. A tutaj to wiecie Państwo, jak będziesz zachęcała pójść, żeby pojechali do świętej Anny, to oni nie chcą, proszę Państwa. Także ten dziki koń to się buja. Dwie rzeczy, prawda? Na dwóch biegunach się buja. Od żydostwa do dziadostwa. No bo tak, w spadku po nich mają niewiarę w Boga. Jezusa zamordowali, zabili, a teraz to jeszcze miliardy tu rozkradli, że teraz Macierewicz będzie szukał, kto to rozkradł Polsk na 40-50 miliardów. Kto to, co to? Ścigać. No i bardzo dobrze, przynajmniej niech się poczują do odpowiedzialności, proszę Państwa. Chciwi, pazerni. Warszawa, dziki koń, na dwóch biegunach, od żydostwa do dziadostwa. Serdecznie Państwa, edukacyjnie tak zapraszamy, że co my po Żydach w spadku mamy? Niewiarę. Jak to pasuje? Pałac kultury Stalina i Lenina. Państwo zobaczą, jak szatan na te paluszki swoje pookręcał. Warszawę. Mówią 3 miliony, do 3 milionów, niektórzy mówią już 3,5 biednych miliona w Warszawie. Kaślących, nosem pociągających. Nie mają leków, żeby ten nos wyleczyć. Nosem pociągają moherowi. Przecież to nie są świadkowie Jehowy. Świadków Jehowy tu już nie ma. Wyprowadzili się do Anglo-Ameryki, Białystok. I tu czasem do Warszawy przyjeżdżają, aby jeszcze na przystankach postać i za darmo pogłosić Słowo Boże. A tutaj moherowa Warszawa. Czy będą słuchali, czy nie? Bo to wiadomo, że to jest dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. Ale to będzie za późno, to będzie za późno, to będzie za późno. Dużo pisałam też dzisiaj do YouTube, że YouTube siadł z dziadzią, że ludzie mają opcje, no mnóstwo, tysiące nowych programów, począwszy od Daily Motion przez Google Plus, gdzie można po 1000 filmów takich samych, że nie jest to spam, jak to w YouTube było, czy w YouTube jest, tylko po prostu trzeba koloryzować filmy. Nie jest to spam, komentarze różne i za każdym razem, bo film bez komentarza też nie ma sensu, a w YouTube ma. Także wiecie Państwo, ludzie idą gdzie indziej, szukają. Także YouTube siadło. Jeszcze reklamuje tę Barbarę Bloch. Ona karma. To nie jest spam? Przypominając, że to jest obrzydliwe słowo, ale że w Warszawie to się przyjmie. No bo jak nie zapędzisz ich do świętej Anny na mszę od 21 do 20.